Zofia Stanecka, Marianna Oklejak, Basia i Narty. Książkę czytają Lila, Maciej, Kinga i Piotr Rajscy oraz Agnieszka i Adrian Pieniążek. Dzień przed wyjazdem na ferie tata powiedział: ruszamy w góry. Będziemy jeździć na nartach, sankach i jabłuszkach, chodzić na górskie wycieczki, długie spacery. Aktywny wypoczynek jest najzdrowszy. A w międzyczasie może uda się nam też trochę odespać? Wtrąciła mama i dyskretnie ziewnęła. Odespać? Tata roześmiał się. Ależ Tośku, kto by chciał spać, gdy wokół szczyty górskie, szczęk wyciągów, wiatr hulający po halach i w gałęziach świerków, a pod nogami śnieg i... błoto, dodała Basia. Siedziała na parapecie w kasku i butach narciarskich i wpatrywała się w pruchę za oknem. Po błocie też można zjeżdżać na pupie, zauważył Janek. Zwłaszcza, gdy się nie umie jeździć na nartach. Mamo! Zawołała Basia. On mówi, że jak ktoś nie umie jeździć na nartach, może jeździć na pupie, a ja nie umiem i... To fakt, nie umiesz, potwierdził Janek. Tatuś mnie nauczy. Oczywiście, że tak. Tata uśmiechnął się. Nie minie dzień, a będziesz śmigała na nartach jak Janek. Janek prychnął z niedowierzaniem. Basia zeskoczyła z parapetu i podeszła do niego. Łup, łup. Zastukała o podłogę plastikowymi podeszwami. Zobaczysz, że się nauczę. Powtórzyła z mocą. Przebierz się, Basiu. Poprosiła mama. Zgrzejesz się przed podróżą i będziesz chora. Tatuś mnie wyleczy. Tym razem tata nic nie powiedział. Grzebał w szafie i coś pomrukiwał pod nosem. Nie wiecie, gdzie są moje kiki? Spytał po chwili. Zawsze je tu trzymałem. Jeden służy do podtrzymywania suszarki w łazience, powiedziała mama. A drugiego użyliście z Jankiem jako drzewca do flagi na środowy mecz. Tata wypełzł z szafy i ruszył na poszukiwanie kijków. Basia potupała za nim, brzęcząc odpiętymi klamrami. Zanim odkryli, że brakujący kijek jest za lodówką i zanim tata zebrał wszystkie torby i sprzęty i zapakował samochód, minęło tyle czasu, że kiedy w końcu położyli się spać, zostało tylko parę godzin do porannej pobudki. Gdy o 6 zadzwonił budzik, tata po prostu go wyłączył. W drogę ruszyli koło południa i na miejsce dotarli po zmroku. Przed domem czekali na nich stryj Grześ i stryj Michał z rodziną. Witaj, bracie! Zawołał radośnie stryj Grześ na widok wysiadającego z samochodu taty. Wstać się wam rano nie chciało? Bardzo zabawne, nie ma co. Burknął tata. Rozchmurzył się dopiero, gdy okazało się, że na kolację jest żurek z jajkiem i białą kiełbasą, a do tego domowy chleb z masłem. Tata zjadł 3 talerze i tak się tym zmęczył, że ledwo wniósł bagaże, padł na łóżko i zasnął. Mama przysnęła koło Franka w czasie wieczornego czytania, a Janek w trakcie zabawy rycerzem Gawainem. Tylko Basia nie mogła zasnąć. Leżała nieruchomo na górnym poziomie piętrowego łóżka i wpatrywała się w tańczące po suficie cienie. Księżyc przeświecał przez firankę z nylonowej koronki i rzucał na pokój fantastyczne wzory. Pod drzwiami oparte o ściany stały narty. Basia skuliła się pod kołdrą. Jutro miała po raz pierwszy wejść na stok i nagle poczuła, że boli ją brzuch. Wygrzebała się spod kołdry, zsunęła z drabinki i podreptała do łóżka, w którym spali rodzice z Frankiem. Wsunęła się obok mamy i przytuliła do jej pleców. Przez chwilę wdychała znajomy, bezpieczny zapach i oddychała w rytm maminego posapywania. A potem, nie wiadomo nawet kiedy, zasnęła. Rano obudził ich stryj Grześ. Załomotał do ich pokoju, a gdy dobiegło go słabe kto tam, uchylił drzwi i zawołał radośnie. Wstawajcie, śpiochy! Świat wzywa! Nie mówiąc już o jajecznicy na szynce. Tata mruknął coś na temat męczącego młodszego rodzeństwa, ale wstał i poszedł pod prysznic.
Basia założyła kolorowy polar i zerknęła w stronę nart. Nie bój się! Szepnęła Miśkowi z Dziśkowi do ucha. Tata nauczy nas jeździć i wszystko będzie dobrze. Po śniadaniu mama włożyła Franka do chusty, przypięła biegówki i poszła na spacer po okolicy. Tata umówił się z braćmi pod wyciągiem, zapakował do samochodu sprzęt narciarski, zawołał Basię i Janka i ruszyli. Gdy dotarli na miejsce, Basia wyskoczyła na skrzypiący od mrozu śnieg. Wokół rozlegał się metaliczny dźwięk pracujących wyciągów. Dzyń, dzyń, brzęczały łańcuchy i trybiki. Z baru przy drodze dochodził zapach frytek i kiełbasy. Pod drewnianymi daszkami sprzedawcy rozłożyli swoje stragany. Ach, czego na nich nie było! Basia patrzyła szeroko otwartymi oczami na kolorowe czapki i kwieciste chusty wiszące obok zadrukowanych w postaci z kreskówek ręczników i owczych skór, na sery owcze i żelki giganty, na plastikowe pistolety, drewniane miecze i topory, na kapiszony, koraliki, metalowe pierścionki, kauczukowe piłeczki i gumowe dinozaury, na breloczki ze skóry, plastikowe sprężyny, karty do gry z widokami z gór, ciupagi, rzeźbione skrzyneczki z drewna, fujarki i strzelające kulki. Tato, kupisz mi pamiątkę? Wyszeptała. Może później, pod koniec wyjazdu. Wysapał tata. Zgrzany w przekrzywionej czapce usiłował wydobyć z auta zaklinowaną nartę. Uff, wreszcie się udało. Akurat na czas, bo właśnie nadjechał samochód stryja Michała. Ciocia Gośka zgarnęła Janka, który tego dnia miał być pod ich opieką. Basia patrzyła na brata, który radośnie podbiegł do Antka i coś mu szeptał do ucha. Wydawało jej się, że patrzą znacząco w jej stronę. I już miało jej się zrobić smutno, gdy obok kucnął stryj Grześ. Cześć, moja ulubiona bratanico! Zawołał i dodał z troską. Wszystko gra? Basia po krótkim wahaniu skinęła głową. Stryj uśmiechnął się i powiedział. Poćwicz z tatą, a ja za jakiś czas podjadę i sprawdzę, jak ci idzie. Być może będę miał ze sobą żelki. Co ty na to? Basia nie miała zwyczaju odmawiać żelków. Tata zrobił co prawda lekko groźną minę i powiedział coś o braku dnia słodyczowego, ale miała nadzieję, że w związku z feriami da się jednak coś zrobić w tej sprawie. Poszli w stronę małej górki. Lepkie grudki śniegowe przyklejały się Basi do butów tak, że od czasu do czasu musieli zatrzymywać się i obstukiwać je kijkiem. W końcu jednak dotarli na łagodny stok, na którym ćwiczyły mniejsze dzieci. Z boku pracował krótki wyciąg talerzykowy. Tata kupił karnet, pomógł Basi przypiąć narty i naukę zaczęli od podejścia do wyciągu. Basia po drodze dwa razy nadepnęła sobie nartą na nartę i raz o mało się nie wywróciła, ale w końcu dotarli na miejsce. I już tata miał wyjaśnić, jak trzeba złapać talerzyk, gdy Basia oznajmiła. Chce mi się siusiu. Toaleta była w barze. Tata musiał odpiąć narty swojej Basi i zaczęli mozolną wędrówkę z powrotem w stronę parkingu. Jestem głodna, powiedziała Basia, gdy znów byli na dworze. Kupisz mi tato kiełbaskę? Kiełbaski ci nie kupię, bo jest tłusta i niezdrowa, wyjaśnił tata. Za to mogę dać ci kanapkę ze śniadania i kawałek czekolady. Mam też wodę w plecaku, jeśli chcecie się pić. Uprzedził pytanie o kupno soczku. Basia zjadła, wypiła i poszli z powrotem w stronę stoku. Ledwo stanęli przy małym wyciągu, Basia oświadczyła. Nie będę tym jeździć, to warczy, nie lubię jak ktoś warczy. W takim razie nauczymy się podchodzić. Powiedział tata i wyjaśnił. Pod górkę podchodzi się równolegle do stoku, to znaczy bokiem. Basia ustawiła się bokiem, zrobiła krok, poślizgnęła się i upadła. Jedna z nart odpięła się jej od buta i odjechała parę metrów w dół. Tata pojechał po nią, a kiedy wrócił, Basia leżała na śniegu całkiem nieruchomo. Co się stało? Spytał z troską. Jestem zmęczony, będę tu leżeć i wcale nie stanę zupełnie. Tata stał nad nią przez chwilę bez słowa. Basiu, zaczął. I właśnie wtedy z chrzęstem śniegu podjechał do nich stryj Grzesiek. Ogarnął wzrokiem sytuację i nawet nie spytał, jak im idzie. Po prostu pochylił się nad Basią i pomógł jej wstać. A potem powiedział do taty. Pamiętasz, jak ojciec uczył nas jeździć? Skończyło się dwudniową awanturą. Zajmij się sobą, a ja zobaczę, co da się zrobić. Tata skinął głową i podjechał na ławeczkę obok kas. Usiadł i wystawił twarz do zimowego słońca.
Założę się, że tak naprawdę umiesz i wejść, i wjechać na tę górkę bez najmniejszego problemu. Basia spojrzała na uśmiechniętą twarz stryja. Masz żelki? Upewniła się. Pewnie, że mam. Potwierdził. Tyle tylko, że to są żelki dla narciarzy, a nie dla śniegowych leniwców. To jak? Idziesz ze mną? Jeśli chcesz, możesz jechać między moimi nogami. Złapał Basię za ręce i pojechali. Stryj na szerzej rozstawionych nogach, Basia pomiędzy nimi. Taka jazda całkiem jej się podobała. Przy wyciągu stryj pomógł jej ustawić się odpowiednio i bił brawo, gdy udało jej się dojechać na górę. Pokazał jej, na czym polega pług, gdy jedzie się ze złączonymi czubkami nart i w każdej chwili można bezpiecznie zahamować. Pokazał też, jak przenosić ciężar ciała z jednej nogi na drugą. A kiedy Basia pierwszy raz sama zjechała z górki, sam jechał tyłem, trzymając między wyciągniętymi rękami kijek, żeby zawsze można się było czegoś bezpiecznie złapać. Ani się Basia obejrzała, a już wjeżdżała na górkę czwarty, piąty, a potem dziesiąty raz. I wcale się nie martwiła, jeśli czasem zdarzyło jej się upaść. Stryj kładł się wtedy obok niej i robili aniołki na śniegu. Tak była zajęta, że nawet o żelkach zapomniała. Ziu, ziu, sunęła coraz szybciej na swoich kolorowych nartach. A kiedy nadszedł czas powrotu na obiad, wcale nie chciała odpiąć nart. I wszystko byłoby wspaniale, gdyby nie to, że tata zasnął na słońcu i poparzył sobie twarz, bo zapomniał posmarować ją kremem z filtrem. W drodze powrotnej ich samochód prowadził stryjek. W domu Basia zjadła ogromny obiad i dwa desery, taty i swój. Tata nie przyszedł na obiad. Położył się i powiedział, że musi trochę odespać. Odespać? Pomyślała Basia ze zdumieniem. Kto by chciał spać, kiedy wokoło góry drzewa i podwórko ze śniegiem? No i ktoś musiał przecież nauczyć jeździć na nartach Miśka z Dziśka. Ucałowała tatę w bolące czoło i wybiegła na dwór. Miała tyle planów. W końcu miał to być naprawdę aktywny wyjazd.